I przystąpił jeden z uczniów, jeden z uczonych w piśmie i rzekł do Jezusa: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. I rzekł mu Jezus: lisy mają jamy i ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowy skłonił. A drugi z uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi wpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. Ale Jezus rzekł mu: pójdź za Mną, a umarły nie grzebie umarłych swoich. Tych dwóch ludzi, jeden ze świata, drugi Boży człowiek. Każdy z nich przychodzi do Jezusa z własnym konceptem. Mają pomysł na swoje życie. Pierwszy, który nie chodzi z Nim, on pyta o cel. Jaki jest cel? Dokąd Ty idziesz? Dokąd idziesz? Jak powiesz, dokąd idziesz? Powiesz, o co Ci chodzi, to pójdę za Tobą. Drugi, który chodzi już z Jezusem, mówi do Niego: umarł mój ojciec. Pozwól mi najpierw odejść. Pochowam ojca i wrócę. Dla niego porządek ludzki jest bardzo ważny. Obydwaj ci ludzie zderzają się z informacją od Mesjasza. Pierwszy jest poinformowany o tym, że nie ma nadrzędnego celu chodzenia z Bogiem. Taki cel nie istnieje. Jego nie ma. Jezus mu nie mówi, dokąd on idzie. Nie. Jeżeli człowiek poszukuje Boga, żeby odnaleźć cel, to się pomyli. Bóg, który spotyka się z człowiekiem, on nie podaje celu. Żadnego. Bóg chce, aby człowiek z Nim szedł. Nie pytał, dokąd idzie. Nie pytał, dokąd idzie. Dokąd idziemy, Panie? Pójdę z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Przecież on mógł do niego powiedzieć każdą rzecz. Idę do Jerozolimy, zamierzam zbawić świat, zamierzam wstać z martwych. Mam parę rzeczy do zrobienia, ale on z nim tak nie rozmawia. On do niego mówi w jakiejś przypowieści. Mówi: lisy mają swoje nory i tak dalej. Nie można chodzić z Bogiem i poszukiwać jednocześnie celu tego zjawiska. Z Bogiem się idzie. Idzie się. Jak ktoś cię zapyta, dokąd ty idziesz, to powiedz do niego: nie dokąd, ale z kim. Nie dokąd, ale z kim. Ale dokąd ty idziesz? To nie jest ważne, dokąd ja idę. To nie jest ważne, dokąd ja idę. Ważne, z kim ja idę. Tu nie chodzi o cel. Cele powstają po drodze różne, mniejsze, większe. To są rzeczy drugorzędne. Trzeba mieć cele w życiu, ale one powstają w wyniku tego, że idziesz z Bogiem. Gdzie? W jakąś siną dal. I nie może być ważny porządek ludzki przy tym wszystkim. Jest wiele ludzkich porządków. Ojcowie, matki, dzieci, rodzina, układy międzyludzkie. To jest ważne dla ludzi. Panie, pozwól mi najpierw odejść. Rozpoczyna z kimś się podróż. I on do niego mówi: najpierw, zanim ja pójdę z tobą, to najpierw pozwól mi odejść od siebie. Przecież to jest absurd.
już gdyby powiedział do niego, chodź ze mną pochować ojca mego, to by przynajmniej miało jakiś sens. Panie Jezu, pochowaj ze mną ojca mego. Wiecie co? On by mu nie odmówił. Wiecie, czemu by mu nie odmówił? Dlatego, że Jezus wiedział, że najważniejszą rzeczą jest bycie tego człowieka z Nim. Ale On go nie zaprasza do tego. On mówi, ja najpierw muszę uporządkować pewne sprawy w swoim życiu, dopiero z Tobą pójdę. Wielu ludzi, wierzących ludzi, mówią, ja muszę uporządkować pewne sprawy, muszę finanse uporządkować, muszę relacje rodzinne uporządkować, ja muszę uporządkować różne rzeczy, ja dopiero później zaangażuję się na maksa. Najpierw uporządkuję te sprawy. Rozumiesz? Te rzeczy ze sobą się łączą. Ten człowiek drugi też ma cel. Jego celem jest uporządkowanie czegoś. Ale tak nie jest z Bogiem. Chcę, żebyś to zobaczył. Z Bogiem rozpoczyna się jakąś podróż. To jest podróż w nieznane. Nie pytasz po drodze, dokąd idziemy. Nie mówisz po drodze, wiesz, na chwilę muszę odejść, załatwić jakieś sprawy. Kiedyś podszedł do mnie człowiek i mówi, wiesz, ja palę 25 papierosów dziennie. Całe goldeny spalam dziennie. Ja się nawrócę, jak ja rzucę to palenie. Ja muszę czystym stanąć przed Bogiem. Ja mówię, człowieku, to było lata temu. Jeszcze byłem porządnym zielonoświątkowcem. Ja do niego mówię, nie rób tego. Nie rzucaj palenia. To już wiedziałem na pewno. Mówię, nie rzucaj palenia. Nie porządkuj swojego życia. Nie porządkuj go. Nie mów, muszę na chwilę odejść. Troszkę zwolnię w służbie, bo mam sprawy. Jakie sprawy? Jakie masz sprawy? Jeśli twój ludzki porządek nie chce iść ramię w ramię z Jezusem w nieznane, to wyrzuć ten porządek, bo to jest nieporządek. To nieporządek. To jest nieporządek. Módl się do Boga dzisiaj. Powiedz, Boże, ja chcę iść z Tobą w nieznane. Nie będę kombinował po drodze. Nie będę się Ciebie pytał na każdym kroku, dokąd my idziemy, dokąd my podążamy. Będę się rozglądał jak Ezechiel, który płynął żywą rzeką i widział drzewa coraz większe i potężniejsze po bokach. Nie będę kombinował, powiedz to do Boga. Nie będę odchodził, żeby chować umarłych moich. Powiedz to do Boga. To jest Twoja deklaracja. Na to przyjdzie moc. Wywyższamy Cię. Jedyny i święty. Ty, który jesteś sensem sam w sobie. Uwielbiamy Ciebie. Ty się nie poddajesz ludzkiemu porządkowi. Duch Twój mieszka we mnie. Wywyższamy Cię. Odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Uwielbiamy Cię. Chwalam Cię i wielbiam Cię. Uwielbienia niech popłynie pieśń. Jeszcze raz. Halleluja. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia ziemię. Życiodajny płynie deszcz na spragnione serca. Chwalam Cię i wielbiam Cię. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Uwielbiamy
razem Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. We mnie i odnawia siebie, życiodajny płynie też. Chwalę Cię i wielbię Cię. Chwała Jezusowi, chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała Jezusowi, chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Wywyższamy Ciebie, Jezus. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Błogosławiony jest. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus Panem jest. Jezus. Duch Twój mieszka we mnie. We mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też na spragnione serca. Chwalę Cię i wielbię Cię. Duch Twój mieszka we mnie. Duch Twój mieszka we mnie i odnawia siebie. Życiodajny płynie też. Chwalę Cię i wielbię Cię. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Tylko Jezus Panem jest. Nadzieja chwały. Halleluja. Jezus we mnie. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Nadzieja chwały. Oh.
dzieja chwały. Jezus ze mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Prezentują standardy. Ty możesz prezentować standard Królestwa Bożego. Podejmij taką decyzję, że niezależnie od tego, kto jest wokół ciebie i co sobą prezentuje, ty trzymaj palucha na prawdzie. Powiedz: Ojcze, ja będę prezentował prawdę, będę prezentował moc i będę prezentował władzę, żeby największe autorytety upadły.
padły, to ty powiedz: ja będę prezentować moc, ja będę prezentować prawdę, ja będę prezentować władzę. Ja będę prezentować prawdę, ja będę prezentować moc, ja będę prezentować władzę. Ja będę prezentować prawdę, ja będę prezentować moc, ja będę prezentować władzę, zawsze, zawsze. Ja będę prezentować prawdę, ja będę prezentować moc, ja będę prezentować władzę, zawsze. Ja będę prezentować prawdę, ja będę prezentować moc, ja będę prezentować władzę, zawsze, zawsze. Chwała, chwała Jezusowi, który zamienił życie nam. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus we mnie, nadzieja chwały, nadzieja chwały. Wiary. Będziemy prezentować moc bez względu na czas,
będziemy prezentować władzę. Zawsze. Zawsze. Będziemy prezentować prawdę. Będziemy prezentować moc. Będziemy prezentować władzę. Zawsze. Zawsze. Będziemy prezentować prawdę. Będziemy prezentować moc. Będziemy prezentować władzę. Zawsze. Halleluja. Zawsze. Będziemy prezentować prawdę. Będziemy prezentować moc. Będziemy prezentować władzę. Zawsze. Zawsze. Halleluja. Dzisiaj wielu ludzi w kraju, w Polsce żyje w lęku o sprawy finansowe. Myślą o kryzysie. Rozmyślają o tym, co będzie za kilka miesięcy. To im spędza sen z powiek. Ale to jest myślenie świata. Posłuchaj, co mówi Bóg. Dla mnie gromadzą się statki, okręty tertezyjskie płyną na przodzie, aby przywieźć Twoich synów i Twoje córki z daleka. Wiozą z sobą swoje srebro i złoto dla imienia Jahwe, Twojego Boga i dla świętego Izraelskiego, bo chcę Cię uświetnić. Cudzoziemcy odbudują Twoje mury. Musisz wierzyć w to, że obojętnie jaka jest sytuacja kryzysowa, to jest na plus dla ciebie. To te trudne sytuacje przyniosą tobie błogosławieństwo. Ludzie ze świata będą przynosić ci pieniądze. Ludzie ze świata będą finansować twoje życie. Ludzie ze świata staną się hakiem na to, aby przyprowadzać do Królestwa Bożego synów i córki. O tym mówi Boże Słowo. To jest ten czas, o którym prorokował Izajasz ponad 2500 lat temu. Nie bój się tego. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że ten kryzys pracuje na mnie, pracuje na moje życie, pracuje na moją służbę. To ten kryzys przyniesie mi pieniądze. To ten kryzys przyniesie mi rozwój służby. To ten kryzys mi przyniesie, bo Ty tak powiedziałeś. Musisz myśleć w kategoriach mocy, a nie w kategoriach niemocy. Ten świat jest w niemocy, ale nie ty. To dla ciebie to pracuje. Uwielbiaj za to Boga. Powiedz, że cały świat dla ciebie pracuje. Pracuje dla mnie, powiedz. Boże, dziękuję ci, że cały świat pracuje dla mnie, aby twoje królestwo się poszerzyło, aby moja chwała się powiększyła, aby moją chwałą oddał splendor twojemu tronowi. Gitara głośni. Halleluja. Halleluja. Okotyja taka jest. I się nie zatrzymam. Nigdy. Muszę ci powiedzieć. Uwielbiam ciebie. On i jego słowa znaczą dla mnie. Ogłaszam świadomy swojej roli, jako wykonawca jego woli. Więc uwierz mi, że z krzyża płynie moc na nowy start. To ja ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały,
Duch Święty ciszy we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. Wierzę, wierzę w imię Jezus. Wierzę w święte życie. W słowa, które płyną z moich ust. Do Ciebie ogłaszam każdemu dziś stworzeniu, że Jezus z Nazaretu. Alleluja! Chcę zabić się, byś Ty mógł żyć i imię. To ja te zmartwychwstały. Jedyny Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, ale zmartwychwstały. Nie jesteś ten sam. Alleluja! Ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, ale zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. Elokora, lada, bakata, rakiery, brydry, dysyl. Biegnę i się nie zatrzymam. Prorokuj do siebie. Muszę ci powiedzieć. Alleluja! Jak wiele on i jego słowa znaczą dla mnie. Ogłaszam świadomość swojej roli jako wykonawca jego woli. Więc uwierz mi, że z krzyża płynie moc na nowy start. To ja te zmartwychwstały. Alleluja! Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Jest tobie moc. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Alleluja! Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. Olo, glory, sajdy, senes. Wierzę, wierzę w imię Jezus. Wierzę w święte życie i w słowa, które płyną z moich ust. Do Ciebie ogłaszam każdemu dziś stworzeniu, że Jezus z Nazaretu dał zabić się, by żył innym życie. Mógł dziś wiesz, to ja te zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. To ja ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. To ja ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, to ja ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Proroku, Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Halleluja! Szekoi! To ja ten zmartwychwstały. Szyri, ale le glory, ten efenes. Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Lajla. Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja ten zmartwychwstały. Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. To ja ten zmartwychwstały.
cały. Duch Święty dzisiaj we mnie drży, nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi, to ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drży, nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj, to ja. Mów tak do swojej duszy. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi, to ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi, to ja, ten zmartwychwstały. Uwierz duszą. Duch Święty. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. To ja, ten zmartwychwstały. Nowy ty, Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Lo, lo, le. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały. Duch Święty dzisiaj we mnie drzwi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, zmartwychwstały. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Yeah.
was zatwardziło swoje serce, naprawdę Bożą. Tak naprawdę wyznajesz swoimi ustami, że Jezus jest twoim Panem, ale w zupełnie innym miejscu zgina się twoje kolano. Jeśli wyznajesz swoimi ustami, że Jezus jest Panem i to jest tylko i wyłącznie taki religijny tekst, ale w zupełnie innym miejscu zgina się twoje kolano, to dzisiaj możesz się przedrzeć do głębokości twojego serca i uwierzyć w to, że Bóg jest zainteresowany najbardziej poważniejszym problemem w twoim życiu. Wielu z was chce rozwiązywać globalne sprawy, ale macie problemy we własnym życiu i te problemy mają być rozwiązane gdzie? Przed Bożym tronem. Przed Bożym tronem, powiedz: Boże, ja chcę, ja się zgadzam na to, aby twoja prawda przedarła się głęboko. Nie chcę stać z przodu, oszukiwać siebie i innych, że jest wszystko w porządku, a tak naprawdę jest kibel, nie tak miało być. Może miałeś wyobrażenie o tym, jak ci Bóg pomoże. Bóg ci pomoże w jeden sposób, on cię zawsze zabierze do głębokości twojego wnętrza. Powiedz: zgadzam się. Jeśli się zgadzasz, to powiedz: zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się. Ojcze, ja wstawiam się za każdą osobą, która uwikłała się w kłamstwo. Ja teraz modlę się, aby kajdany kłamstwa się rozerwały. W imieniu Jezusa Chrystusa ja rozrywam teraz kajdany kłamstwa i nie pozwalam tobie, diable, abyś kosił żniwo w tej dziedzinie. W imieniu Jezusa Chrystusa zatrzymuję spiralę kłamstwa. Ja ją zatrzymuję. Coś wam powiem. 2 tygodnie temu powiedziałem o spirali kłamstwa i w wielu życiach wyszły rzeczy do przodu. Wyszły rzeczy do wierzchu w jednym celu, aby je wyeliminować. Nie po to, żeby je znowu schować, ale po to, żeby je wyeliminować. Modliliśmy się, aby nie kłamać pod tym dachem. Amen? Amen. Nie kłamiemy pod tym dachem i nie kłamiemy siebie. Więc kiedy wyszły rzeczy do przodu, to w jednym aspekcie, żeby je wyeliminować, użyć odpowiedniej prawdy do danego problemu. Prezentować prawdę, prezentować moc i prezentować władzę. To ty depczesz po diable. Pytanie, czy chcesz? Pytanie, czy chcesz? To ja! To ja! Ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały. Biegnę i się nie zatrzymam. Muszę ci powiedzieć, jak wiele on i jego słowa znaczą dla mnie. Ogłaszam świadomy swojej roli jako wykonawca jego woli. Więc uwierz mi, że z krzyża płynie moc na nowy start. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. Wierzę w imię Jezus, wierzę w imię Jezus, wierzę.
wierzę w święte życie i w słowa, które płyną z moich ust. Do Ciebie ogłaszam każdemu dziś stworzeniu, że Jezus Nazaretu dał zabić się, by żył innym życie mógł. Dziś też to ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam. To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam. Zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie, nie ten sam. Halleluja! Jesteś nowy! To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie, nie ten sam. To ja, ten zmartwychwstały, Święty dzisiaj we mnie, nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały, Święty dzisiaj we mnie, nie ten sam. To ja, ten zmartwychwstały, Święty dzisiaj we mnie brzmi. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku, uwierz dzisiaj mi. To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku. To ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, człowieku, to ja, ten zmartwychwstały, Duch Święty dzisiaj we mnie. Nie ten sam, lecz zmartwychwstały, będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę, zawsze, zawsze. Będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę, zawsze. Zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc,
będziemy prezentować władzy. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze będziemy prezentować prawdę, będziemy prezentować moc, będziemy prezentować władzę. Zawsze, zawsze. Ja teraz przez imię Jezus będziemy prezentować, rozrywam diabelskie kajdany będziemy prezentować na decyzjach tych ludzi, którzy stoją przed przejściem granicy wejścia w nową rzecz. Ja w imieniu Jezusa usuwam wszelkie przeszkody. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ich duchowe nogi są wzmacniane teraz, że oni bez żadnego problemu wchodzą w miejsce, w którym będą osiągać sukces. Ja ogłaszam, że każde diabelskie kajdany pękają nad tymi ludźmi teraz przez imię Jezus. Ja teraz związuję diabelskie działanie nad ludźmi, którzy już weszli w jakąś formę osiągania sukcesu i osiedlili się tam i czują się tam dobrze. Ja teraz ogłaszam w imieniu Jezusa, że ich oczy się otwierają na drzwi, które ich poprowadzą dalej i wyżej. Ja związuję demony lęku, które teraz chcą działać w ich życiu w ten sposób, aby zostali w tym miejscu, w którym są. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że oni są odważni i zdecydowani, aby wyjść z miejsca sukcesu obecnego i iść wyżej i dalej, aby osiągnąć więcej i mocniej i silniej. Ja przez imię Jezus to ogłaszam nad nimi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Mateusz, ty nie możesz ufać wszystkim ludziom. Są tacy ludzie w twoim życiu, którzy będą liczyli na to, że ty im zaufasz, a że oni będą mogli cię wtedy wkręcić w pewne rzeczy. Nie może twojemu życiu towarzyszyć taka myśl, że oni są ważni czy też poważni i nie możesz ich zdyskredytować. Możesz ich zdyskredytować. Nie musisz być zależny od ich decyzji. Nie musisz pozwalać im na to, aby oni dyktowali tobie warunki działania. Nawet jeśli stworzyli w tej chwili środowisko, w którym wydaje ci się, że dzięki nim zarobisz duże pieniądze. Nie bój się powiedzieć nie, aby otworzyło się przed tobą tak. Nie obawiaj się tych ludzi. Nie obawiaj się ich. Habada sekerelere hekenelere hedrydrydy chilerese. Eloheinu la praise kedelere hedrydy chises. Eloheinu konede chilera praise. Zamknę oczy, znoszę ku Ojcu skąd pomocy. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu skąd pomocy. Wznoszę me oczy, wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu skąd pomocy. Wznoszę me oczy, wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu skąd pomocy. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi Pan, halleluja. Pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, stwórca nieba, ziemi. Pomoc dał mi, wznoszę me oczy, wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu skąd pomocy. Oczekiwać Pan. Wznoszę me oczy, wznoszę ku Ojcu.
łasieni. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, stwórca nieba ziemi. Pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, pomoc dał mi Pan, wszechmogący Bóg, stwórca nieba ziemi. Pomoc dał mi Pan.
uwielbi go. Wszechmogący Bóg, uwielbi go. Stwórca nieba, ziemi, pomoc dał mi Pan. Uwielbiam Cię. Ewenu szalom, Ewenu szalom. Shakile rola renas. Ewenu szalom, Elama szalom, Elama szalom, Alechem. Ewenu szalom, Alechem. Aleheno. Szalom, Alechem. Halleluja. Ewenu szalom, Alechem. Mogiec silna w tobie. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, 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 Alechem. Halleluja. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, 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 Alechem. Ewenu szalom. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, szalom, szalom. Ewenu szalom, Shekita parile resiras. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, Alechem. A ty jesteś silny mocą. Szalom, szalom. Ewenu szalom, Alechem. Zajrzyj głęboko w ducha. Szalom, Alechem. Zobacz moc. Ewenu szalom, Alechem. Zobacz wróg mocy. Ewenu szalom, szalom. Szalom, Alechem. Ewenu szalom. Nie na zewnątrz. Patrz w ducha. Ewenu szalom. W głębie ciebie. Ewenu szalom, Alechem. Patrz na źródło mocy. Ewenu szalom, Alechem. 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 Ewenu szalom, szalom. Ewenu szalom. Ewenu szalom, Alechem. Halleluja. Ewenu szalom, Alechem. Ewenu szalom, szalom. Tam jest źródło szabatu. Źródło szabatu. Halleluja! Halleluja! Pan w źródło
pomoc. Dziękujemy Jezusowi za zwycięstwo, za zwycięstwo, za zwycięstwo. Szanowno. Szamako, ciągniemy. Ora baba basera na basa koloroma. Dziękujemy Jezusowi za zwycięstwo. Za zwycięstwo nad grzechem. Za zwycięstwo nad grzechem. O mama selerere. Módl się i patrz w ducha. Nie w rozum teraz. Nieważne, co się dzieje w głowie. Ważne, że jesteś silny mocą Ducha Świętego. Halleluja. Ważne, że moc, która jest w Tobie, jest silniejsza niż to, co jest na świecie. Halleluja. Szekina lera padre de henelaje. Halleluja. Szybir lere lare mananasanes. Patrz w świątynię. Halleluko sire ne mesekenelaj. Emanasakatara larachetenenesis. Wiecie, jest wielu nauczycieli w życiu. Wielu nauczycieli. Różne rzeczy cię czegoś uczą. Ale jest taki nauczyciel, który się nazywa klęska. I to jest nauczyciel. Nauczyciel. Więc przestań się martwić, jeśli odniosłeś jakąś porażkę. Powiedz: Boże, dziękuję Ci za tego nauczyciela. To nauczyciel. Habata savaka terelere lara. To nauczyciel. Diabeł nie wiedział, że to nauczyciel. Ha, ha, Emasela Nabasa, on nie wiedział. On nie wiedział. Mero lodene sekretary lare padre. Patrz w świątynię. Tam rzeczy wyglądają inaczej. Inaczej. Aleluja. Shema nara lada vakatara lara hela na sedelaj. Emo. Płano jest. Zabrałeś mnie, mój Jezus, właśnie tam, gdzie już nie sięga żaden mur. I pokazałeś, jak zadawać kłam temu, co upadł z mur. Owozem zdobnia, tak jak Eliasz gnał. Przyszłość z wiecznością miesza się. Bez lęku słowem rzeczywistość dam, tak jak Ty uczysz mnie. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, a tak będzie, nastąpi czas swobody dla bogaczy. My Boży ludzie, my będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijemy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Wszyscy wielcy już przestaną grać. Nastąpi czas swobody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Aleluja. Oglądam zdjęć minionych lat. Palę okładki starych płyt. I nie wspominam tu za dawnych lat. Przeszłość to tylko mit. Co z tego weźmiesz, to jest twoja rzecz. Czy się zatrzymasz z kieskiem kół i zamkniesz w ogóle numer
aby sześć, 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 aby wszedł Święty Duch. Gdy wszyscy więcej już przestaną grać, nastanie czas pogody dla bogaczy. Ludzie Boga nie będziemy stać, żyje w nas wielki Król. Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy pierwać dni. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wiedzą już przestaną grać, nastąpi czas swobody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Jesteś silny mocą. Oczyma wiary oglądamy dni. A bogiem silna wspomnie. Kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozbijemy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas swobody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas swobody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wiedzą już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Razem! Gdy wszyscy wiedzy już przestaną grać, uwielbiajcie! Nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci, kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki Król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki Król.
mamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król, gdy wszyscy więźni już przestaną grać. Nastąpi czas pogody dla bogaci. My ludzie Boga nie będziemy zwać. Żyje w nas wielki król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Wszyscy wielcy już przestaną grać. Nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, szeroko otwarte oczy wiary, szeroko otwarte, Boga nie będziemy, szeroko otwarte, aleluja. Wielki król, oczyma wiary oglądamy, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. Żyje dla ciebie! Ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas aleluja wielki król. Oczyma wiary. Kopniakiem rozwijamy piekła drzwi. Żyje w nas. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki król. Oczyma wiary, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, nastąpi czas pogody dla bogaczy. My ludzie Boga nie będziemy spać. Żyje w nas wielki król. Oczyma wiary oglądamy dni, kiedy za wierność prawdzie Bóg zapłaci. Kopniakiem rozbijamy piekła drzwi. Żyje w nas wielki król. Alleluja. Gdy wszyscy wielcy już przestaną grać, Kościele, nastąpi czas pogody dla bogaczy. Dostrzegać to, co się dzieje, i odnajdować metody funkcjonowania. Ten kraj od tysięcy lat ludzie na tym terenie funkcjonują w mentalności
biedy i niewolnictwa. Tak tu jest. I każdy przejaw wprowadzenia mentalności bogactwa. A jak powiedział Rockefeller, jeśli uważasz się za bogatego, mając jedynie pieniądze, to jesteś najbiedniejszy ze wszystkich. Ale w tym kraju demoniczne siły od tysięcy lat próbują utrzymywać ludzi w mentalności biedy. Ale jest dziś czas, że trzeba wywalać kopniakiem duchowe drzwi. Rozumiecie? Jak Tusk powiedział, że wjadą po prezesa banku i go wywiozą za to, co robi, to nazwali go terrorystą. Oni nie są terrorystami. Oni nie terroryzują kraju, dzisiejszy rząd. Ale dlaczego on terroryzuje ten kraj, dzisiejszy rząd? Bo jest pod wpływem demonicznych sił. Prastarych demonicznych sił. Biedy, lęku i niewolnictwa. Tak w tym kraju było od zawsze. Zawsze. Wszyscy wokół mieli, tylko nie my. Powiększała się świadomość ludzi, wzrastała kultura, ludzie stawali się bogatsi, bardziej wolni, ale nie ten kraj. Ale jest czas wyważania drzwi. Nieważne, że powiedzą na ciebie, że jesteś terrorystą. Wal w to. Rozumiesz? Jesteś terrorystą. Musisz wywalić nogą te drzwi. To nie jest czas na zastanawianie się, kiedy miną trudne momenty. To jest czas zdobywania, wchodzenia agresywnego przez wiarę, brania rzeczy, których nie widać, przeciwstawienia się temu, co się czuje, przeciwstawienia się temu, w czym nas wychowano. Taki jest czas. Obejrzyj to proroczo. To jest taki czas. Nie czas oczekiwania, nie oczekiwania, nie pasywnego siedzenia. Rozumiesz? Nie poddawaj się. Duchy biedy, one wmawiają ludziom, że ludzie powinni siedzieć w stanie, w którym są, i dziękować za ten stan. Ale Bóg nie uczynił cię biedakiem. Bóg uczynił cię człowiekiem bogactwa niebiańskiego. Wywal wszystko, co ci stoi na drodze. Powiedz do Boga dzisiaj: Boże, ja nie będę oczekiwał na nic. Ja będę brał, co należy do mnie. Nieważne, czy to się dzieje w środku ciebie, czy na zewnątrz. To nie jest istotne. Zawsze wszystko jest od środka najpierw. Najpierw diabeł cię oszukuje, że musisz być biedakiem w swojej duszy, że musisz znosić traumy, że musisz znosić zaburzenia, że musisz to wszystko znosić, że musisz żyć w małości, w słabości, że musisz poddawać się grzechom, które przychodzą do ciebie i cię próbują terroryzować. To mentalność biedaka. Wywal to. Rozwal te drzwi nogą. A potem idź dalej. Idź po swoje, bo to jest twoje, bo to jest twoje, to jest twoje. Tak Bóg cię uczcił, dając ci wszystko. A zapoczątkował od tego, że dał Syna swojego za ciebie. Halleluja. Oglądaj to teraz. Szakine lera. Zanim Jezus był w krąg, znały go ulice. Zobacz, co zyskałeś. W zakułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie zry. Zobacz, co masz. Przyprowadzili do niego ulicznicę, co gdzieś na rogu sprzedawała ciało swe. Chcieli, by on dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz on jej grzechy posłał w zapomnienie, powiedział: idź i świętym życiem żyj. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. To miłosna piosenka. W moim duchu
duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Przebaczona jest mi każda wina. Wydobądź romantyk z duszy. Mimo wzburzonych Halleluja! Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha, a rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieść judeł, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce me się śmieje. Dziś żyję ja u świętych Jego stóp. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Tango, tango z Bogiem. Ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Alleluja. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus był krąg znany po ulicy. W zaułkach ciemnych, tam gdzie podłe życie wre, przyprowadzi do Niego ulicznicę, co gdzieś narodu sprzedawała ciało swe. Chcieliby On dał prawo na kamienie, aby ją bić, katować aż do krwi. Lecz On jej grzechy posłał w zapomnienie. Powiedział iść i świętym życiem żyć. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Gdy okazało się, że ludzkość go zdradziła, diabeł roześmiał się okrutnym ha ha ha, a rzymska dłoń do krzyża go przybiła. Leje się krew, a serce z bólu łka. Lecz po trzech dniach obiegła wieść judeł, że Jezus ten opuścił w ciele grób. Wspominam to i serce we się śmieje. Dziś żyję w nim u Jego świętych stóp. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy.
największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Jezus, o Tobie Alleluja. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo. Jezus, Jezus, o Tobie marzę. O Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Kamil, Kamil Bleczko, Jezus. Jest taki czas w tej chwili, kiedy w Twoim życiu coś umiera. Umiera i ta śmierć się powiększa. Czujesz ból w związku z tym i dyskomfort. Chciałbyś uciec od tego. Nie wolno Ci od tego uciec. Ta śmierć się ma dopełnić. Musisz pozwolić się dopełnić tej śmierci. Ona przyniesie Ci życie, ale teraz umrzyj. Nie bój się tego. Nie bój się teraz tego. Nie bój się tego. To przyniesie Ci życie, zobaczysz. Te życie przyjdzie falą. Powoli, powoli, ale zaczyna się teraz właśnie. I teraz jest napiętrzenie tego. Teraz jest napiętrzenie. Pozwól, żeby to się skończyło. Niech to się skończy zgonem. Jeżeli w Twoim życiu coś umiera, teraz przyjdź do mnie.
Jeśli czujesz, że coś umiera w tobie, bo to musi umrzeć. Nie broń tego. Dlatego, że jak będziesz tego bronił, to nie pojawi się życie. Tu się musi pojawić życie teraz. Taka jest odwieczna kolej rzeczy. Marzę wśród bezsennych nocy. Jest napisane na ciele swoim śmierć zawsze noszący, aby i życie ujawniło się. Szaka tyre, gloria, the praise, the goodness. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja umacniam ich teraz. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że oni nie zrobią żadnego cofnięcia. Przez imię Jezus. Ja proklamuję śmierć Jezusa Chrystusa. Na zawsze zniknął. We wszystko to, co zostało przez Ciebie, Święty Duchu, zainspirowane teraz. Ja proklamuję teraz, za następstwem tego będzie życie, które będzie niesamowite i potężne. Przez imię Jezus. Shaka tire glora, lara, lama, nena, padre, de kenere, de Jesus. Erlohe i dukona, sira, blare, lere, mar. Ereglari, dere, pedre, kenere, de glori, dere, dere, de Jesus. Yeshua, de kenere, de glori, dere, praise, de kenere, ebro, ben alechino, glori, kenere, sikena, praise, de kenere, 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 de Shakido klopa na tike ne mene heke de glidi bidi bidi Twa siła diabła do Halleluja! Halleluja! Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Halleluja! Ja bez Ciebie nie potrafię żyć.
duchu wciąż patrzy w Twe oczy. Moc jest silna w Tobie, a Ty jesteś silny mocą. Patrz w ducha, nie patrz naokoło. Nie patrz wokół, to nie ma znaczenia, że jest wokół. Nie ma znaczenia. Patrz w ducha. Mama katera. Jak w duchu jest wiosna, to nieważne, że na zewnątrz śpiewie śnieg. Połkaj kwiaty. Jesteś silny mocą. O Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Powtarzaj to jak mantrę. Jezu, moc jest silna we mnie. Ja bez Ciebie, a ja jestem silny mocą. Żyć. Jak mantrę. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Halleluja! Chwałą moją jest przy Tobie być. Moc jest silna we mnie. Jezu, a ja jestem silny mocą. Twa siła diabła to Jezu. Halleluja! Na zawsze zniknął smutek mój i szal. To przebaczona jest mi każda wina. Zwycięstwo chwilę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. To Ty dla nas zrobiłeś Jezus. To Ty nam otworzyłeś źródło życia. Ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Od dzisiaj każdy dzień to będzie impreza. Alleluja. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Twa siła diabła, Twa siła diabła. Zaproś anioła do tańca. Jezus, oni to tańczą. No przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, Alleluja. Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy.
wirohia. Jezus, szanie na pridę dwie Stasima diabła do ziemi przygina. Wysokie święty duchu. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jezus, twa siła diabła, twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jezus, Jezus, twa siła diabła do ziemi przygina. Zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę i ma. Jezus, Jezus, twa siła diabła. Alleluja. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jezus, Jezus, twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój i żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę miłość. Jezus, Jezus, twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal. Bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę. Jezus, Ojcze, ja modlę się teraz. Twa siła diabła. I usuwam z mentalności ludzi wszelkie myśli o samodzielnej walce. Na zawsze zniknął smutek. O prowadzeniu samodzielnych walk. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ludzie są wolni od tego. Ja wzbudzam teraz w ludziach świeże światło funkcjonowania w Bożym pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Ja ogłaszam, Ojcze, w imieniu Jezusa, że ludzie prowadzą wojnę na Twoich prawach. Na Twoich prawach. Wojna na Bożym prawie. To wojna w spokoju. W spokoju. W chrześcijaństwie nie ma wielkich wojowników. Rozumiecie? Nie ma. Ludzka wojna jeszcze nikogo nie uczyniła wielkim. Nikogo. To nowa forma. Patrzysz głęboko w siebie. Tam, gdzie jest źródło życia. Słuchasz uważnie tego źródła i robisz takie ruchy, jak to źródło ci pokazuje. I wtedy dzieją się cuda. Wtedy na jeden ruch ręką dzieją się cuda. Bez spiny, nie spieszysz się. Patrz siebie. W środku musisz być cichy. Cichy. Głośny bądź na zewnątrz. W środku bądź cichy. Im będziesz bardziej cichy w środku, tym bardziej będziesz głośny na zewnątrz. Tam jest źródło życia, nigdzie więcej. Pójdź tam teraz i zadaj pytanie, które od dawna zadajesz Bogu i mylą ci się odpowiedzi. Nie wiesz, czy to Bóg powiedział, czy nie. Ciągle tak i nie ci gdzieś biega.
Spójrz teraz w Twoje źródło i zadaj to pytanie. I posłuchaj, jaka jest pierwsza odpowiedź. Bo tam będzie jedna odpowiedź. Jedna. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Tam nie będzie żadnego rebusa. Mam zrobić to, Panie? Zapytaj. Obawiałeś się. Teraz zapytaj. Zrobić to? I usłyszysz. I nie podważaj tego teraz. To proste. To proste. Tak jakbyś tańczył z Nim i rozmawiał w czasie tańca. Zrobić? Tak. Albo zrobić? Nie. Gdzie mam pójść? Tu? Czy tam? To proste. Tylko bądź cicho w środku. Dobre, nie? To jest chrześcijaństwo. Nie bój się teraz, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Jezus, Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. Moim duchu... Shakina, Rafa, Katito, Koto, Barazze, to Koto, Kudinsa, Mane, Aila. Konika ta staka staralej! Jezus! Jekunda katarilej! Jezus! Teos! Teos makidolaj! Siła diabła do ziemi przygina. Jezus! Jelona! Na zawsze zniknął smutek mój i żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Jezus, Twa siła diabła do ziemi przygina. Jezus, na zawsze zniknął smutek mój żal, bo przebaczona jest mi każda wina. Zwycięsko płynę mimo wzburzonych fal. Jezus, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. Jezus, ja bez Ciebie nie potrafię żyć. W moim duchu wciąż patrzę w Twoje oczy. Największą chwałą moją jest przy Tobie być. Czegoś Was nauczę. Troszkę ciszej grajcie, troszkę ciszej. Czegoś Was nauczę teraz. Mówię do tych z Was, którzy słuchacie tego, co mówię. Jeżeli jesteś w sytuacji, w której jesteś absolutnie pewny, że działania, które podjąłeś, są działaniami z inspiracji Bożej, jesteś tego pewny. Masz tą pewność, odwołuję się do wiary teraz Twojej. To usiądź sobie swobodnie na ziemi. Usiądź sobie swobodnie na ziemi. I teraz w tej sprawie, jeśli masz przeszkodę jakąkolwiek, na przykład w postaci człowieka albo w postaci jakiegoś zbioru prawideł, które są w tym kraju, coś stoi ci na przeszkodzie. Coś ci stoi, nie wiesz. Ja nie wiem, co stoi ci na przeszkodzie. Może to na przykład być lęk, który widzisz. Po prostu boisz się i Ty wiesz, że się boisz. Nie wyznajesz tego, bo jesteś człowiekiem wiary, więc tego nie wyznajesz. Próbujesz to zwalczać w sobie. Nieważne, co to jest. Chcę, żebyś teraz zrobił taką rzecz. Zamknij oczy. I teraz chcę, żebyś poszedł
tego człowieka, do tej sytuacji, do tej przeszkody. Podejdź teraz. Podejdź teraz w duchu tam. Normalnie tam podejdź. Ustań naprzeciwko tego i nakaż temu, żeby zrobił to, co chcesz. Jeżeli jest to człowiek i jego decyzja stoi na drodze zrealizowania woli Bożej, to powiedz teraz do tego człowieka: rozkazuję Ci w imieniu Jezusa, zmień decyzję. I teraz mu powiedz, co ma powiedzieć, żeby plan Twój się zrealizował. Jeżeli jest to demon, podejdź do niego i powiedz to samo. Jeżeli jest to jakieś prawo w tym państwie, jakaś sytuacja, podejdź do tego i nakaż, żeby to się zmieniło. Tak jak Bóg powiedział do Twojego ducha, że ma być. Pamiętaj, to wola Boża jest prawem. Nie decyzja ludzka, która stoi na tej drodze. On jest tym, który ustanawia królów i usuwa królów. On jest tym, który ustanawia narody i usuwa narody. On jest tym, który zmienia prawa dla ludzkiego, dla swojego narodu. Ludzkie prawa. Tak robił od zawsze. Ale Ty musisz tym zarządzić. Dlatego musisz stanąć przed tym i normalnie do tego powiedzieć. Powiedz do tego. Do tego kogoś, do tego czegoś. I powiedz mu, jak ma zareagować. Rozumiesz? Nie miej wątpliwości. Stań prosto przed tym człowiekiem, przed tym demonem, przed tym problemem. I powiedz do niego jasno. Musisz zrobić to i to. Dlatego, że ja tego chcę. Rozumiesz? Bądź w tym odważny. To jest władza. To jest władza w duchu. Halleluja. Oswój się z tym. Rób tak codziennie, zamiast się martwić, zamiast się troskać, zamiast wzywać 1500 razy imienia Jezus nad jakąś sytuacją. Wychodź do tego. Shamada vakatere lere benere na Jesus. Hallelujah. 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 A teraz podziękuj Bogu i uwielbiaj Go dalej. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Hallelujah. Shamanera berelero glory de padre de kiedy de Jesus. Teraz masz tylko wierzyć, że będzie tak, jak powiedziałeś. Musisz to wierzyć. Musisz to wierzyć. Przez cały czas masz się w to patrzeć. Masz widzieć tego człowieka, tego demona, tą sytuację, jak robi to, co chciałeś. Masz to oglądać oczyma wyobraźni. Masz takie filmy sobie wyświetlać teraz. Tak masz to oglądać. Widzieć to musisz. Wypełnij tym swój umysł. Przez cały czas. To będzie tak, to będzie tak, to będzie tak. Tak się idzie do przodu. Praktykuj to. Shamadele kene benene sika rele kene mene de klore de kene benene sis. Elehene mene lare le kene redere derides. Elohe no klore lare kene padre kene rebrede kene mrekele redoro kene benedes. Hallelujah. Czy wiesz, że zamiast modlić się do Boga, aby ktoś się nawrócił, możesz powiedzieć: Boże, ja będę w Jego snach. Ja wchodzę teraz do Jego głowy. On będzie myślał o moich słowach. On bez przerwy będzie mnie pamiętał. On będzie o mnie śnił. W każdej sytuacji będę mu się przypominał. To jest Chrystusowość. To jest Chrystusowość. Zamiast posyłać tam moc Bożą,
enigmatyczną, to poślij tam moc w opakowaniu. Zacznij sobie wyobrażać, jak stajesz przed danym demonem, danym problemem. Halleluja! Myśl w ten sposób. A potem oglądaj jego klęskę. Poddanie się Tobie. Czasami będzie tak, że potem będziesz rozmawiał z tym człowiekiem o tej sprawie, o którą dzisiaj się modliłeś. A on będzie do Ciebie mówił, jakoś wyjął mi Pan czy Pani te zdanie z moich ust. Jakoś też tak myślę. No tak, no ma Pan rację, no ma Pani rację. No pewnie, że masz rację, bo nie zrobiłeś nic innego, jak uwolniłeś moc do życia tego człowieka. Rozumiesz? Jak Ci się wydaje, skoro diabeł może manipulować ludzi i wciskać im ciemnotę, o ileż Ty, wypełniony mocą Świętego Ducha, nie możesz wpływać na ludzkie umysły? Rozumiesz, co ja powiedziałem? Zbyt bardzo Kościół liczy się ze zdaniem innych ludzi. Za bardzo. Za bardzo. Bo w mojej Biblii jest napisane tak. Bierzemy w niewolę posłuszeństwa każdą myśl podnoszącą się przeciwko prawdom Bożym. Ktoś powie, co to jest? Wiem, co to jest? Manipulacja z nieba. Myślałeś kiedyś o tym, co to znaczy wziąć w niewolę każdą myśl czyjąś? Myśl tam jest napisane. Co to znaczy? To znaczy, że się wchodzi komuś gdzie? Do głowy. Do głowy się wchodzi komuś. Do głowy. Diabeł tam nie może wejść. Diabeł tylko może z zewnątrz. Ale Ty masz Ducha Świętego. Możesz wejść ludziom do głowy i poustawiać im należycie klocki. Rób to dziś. Powiedz, Boże, oni będą myśleć tak, jak ja powiedziałem. Ja im się będę śnił. Będę im to przypominał w snach. Będą mnie widzieć w odbiciach witryn na ulicy. Jak włączą sobie komputer, to im wyświetli się moja twarz. Będą słyszeć zasłyszane ode mnie słowa w telewizji, w internecie, w radio. Będą mieli obsesję na moim punkcie. A kto Ciebie przyjmuje? Boga przyjmuje. Kto Ciebie przyjmuje? Boga przyjmuje. Dużo więcej możesz niż myślisz. Oczywiście ostatnia decyzja zawsze będzie należała do Niego. Ale to Ty możesz klocki poprzestawiać. Poprzestawiaj klocki. Niech sobie decyduje po tym. Taką moc Ci dał Święty Duch. Taką moc Ci dał Święty Duch. Zamiast liczyć się z chorym systemem myślowym, ruszaj w duchu do tych ludzi. Stawaj przed problemami. Mów im, jak mają się zachowywać. Jesteś pomazańcem Bożym. Bożym pomazańcem. Ty nie jesteś jakiś tam człowiek.
Ty masz złamane ego. Ty masz Ducha Świętego w sobie. Ty masz intencję miłości w sobie. Ty nie możesz mieć skrupułów, żeby wpływać na innych ludzi. Żadnych skrupułów. Ja zawsze chętnie słucham każdego człowieka. Słucham go i rejestruję, co on do mnie mówi. A to nie oznacza, że ja się zgadzam z jego poglądami. Potem zaczynam się modlić. Jeśli Duch Święty do mnie powie: Artur, ruszaj w podróż. To ja zaczynam ruszać w podróż. W umysł tego człowieka. Tam podróżuję. Biorę w asystę aniołów, żeby torowali mi drogę i biorę w niewolę posłuszeństwa każdą myśl, która w jego życiu podnosi się przeciwko prawdom Bożym. A rozumiesz, czy jestem blisko, czy daleko? Jesteś większy niż myślisz i silniejszy niż myślisz. Możesz więcej zrobić niż myślisz. Nie martw się tym, że nie przejdziesz ostatniej granicy woli człowieka. Bóg się tym nie martwi. On sam tą wolę stworzył. Ale układaj klocki. Głupi diabeł układa klocki ludziom. Robi to z zewnątrz. A ty to możesz zrobić od wewnątrz. Możesz się tam dostać. Zobaczysz, ile to zmieni w twoim życiu. Jeśli wiesz, że masz rację, to chciej, aby ktoś też tak myślał jak ty. Amen. Bo to jest miłosne. Bądź tolerancyjny tylko na zewnątrz, żeby stworzyć pomost, żeby nie odepchnęli cię na dzień dobry. A potem, jak już się przysiesz, to zmieniaj głowę człowieka. Duch Święty ci będzie mówił jak. Rozumiesz? Taka robota. Stańcie, proszę. Duchu Święty, dziękujemy Tobie, że Ty uczysz nas, jak wzrastać w Twojej mocy, jak korzystać z siły, którą włożyłeś w naszego ducha. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, Duchu Święty. Halleluja. Halleluja. Siadajcie, proszę.